No, to dzień dobry. Dzisiaj odcinek o kukurydzy, bo tak jak mówiłem ostatnio na filmie, siekamy trochę kukurydzy na zielono teraz. Proszę jeszcze leżeć, tu jeszcze półtorej godziny. No, siekamy kukurydzy na zielono i właśnie jadę trochę uciąć na pole. Zobaczymy przy okazji, czy już na kiszonkę mniej więcej ta kukurydza będzie, jak to wygląda. No, kukurydzę tniemy takim wynalazkiem, może uda mi się nagrać. Zazwyczaj we dwóch statem to szybko idzie. Ja podaję tutaj do sieczkarni, tato w koszach nosi bezpośrednio bykom do żłobów. Wałek muszę sobie poszukać. Także taki wynalazek jeszcze. Myślę, że na wielu gospodarstwach jeszcze coś takiego funkcjonuje. A ja biorę scenika, podczepiam przyczepkę i lecimy na polu. Także widzimy się już na polu. No, my sobie lecimy pomału na pole. Po tą kukurudzę. Tak jak mówiłem, albo i nie mówiłem. Zazwyczaj jest to przywożone 60-ką na tych wigłach, co gnój wywalamy. Kukurydza jest spinana pasem, żeby nie spadła z tych wideł. Ale tym razem tato pojechał 60-ką orać pod rzepak, a te widły pasują tylko i wyłącznie do 60-ki. Więc lecę z przyczepką. Tutaj dookoła wioski w tym roku to mnóstwo tej kukurydzy jest. Chyba jak żadnego roku. No, także jesień już na polach. Pouprawiane. Zaorane. Nas teraz czeka właśnie siew rzepaku. Nasiona już zamówiłem. W tym roku będzie to Ilona z Syngenty, czy jakoś tak wymawia się tego producenta, tą firmę. Już po niedzieli pewnie będziemy siać. Dzisiaj mamy czwartek. No i posiejemy tą kukurydzę. I trzeba by, posiejemy ten rzepak i trzeba będzie się zabierać za cięcie kukurydzy. No i już tutaj mówię, jak to u nas wygląda. Ja sobie mogę sprawdzać tą dojrzałość, czy już należy ciąć, czy nie, jeszcze się wstrzymać. Ale to i tak guzik daje w naszym przypadku, no bo nie mamy swojej sieczkarni. Tutaj współdziałamy z dwoma innymi rolnikami z wioski, we trzech. Właściciel sieczkarni kosi kukurydzę, tato robi w transporcie, tutaj wujek jeszcze jako trzeci ugniata pryzmy. I tak co roku się dzielimy. Zazwyczaj my jesteśmy na szarym końcu, więc zanim tam wszystko się posieka, a to sieczkarnia jest jednorzędowa, więc trochę to trwa. Także ta kukurydza u nas zazwyczaj jest zbyt sucha i za słabo posiekana. Przez co, no pryzma nie jest tak ugnieciona, jak być powinna, dostaje się tam tlen. Trochę to grzybem wtedy przerasta tymi mykotoksynami. I ta kukurydza nasza, ta kiszonka, zazwyczaj nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Ale zobaczymy. Jak to będzie w tym roku? Podejrzewam, że podobnie. Tutaj niechcący kartonik ze mną przyjechał, jakaś szmata. Nie zauważyłem. W bagażniku jeździ wszystko.
Także widać różnicę między nie naszą kukurydzą, a naszą kukurydzą. Jest to odmiana Sunaro. Druga odmiana, jaką mamy na innym polu, to odmiana Piast. Wszelkie nawożenia, terminy siewów podam w osobnym filmie odnośnie już stricte kukurydzy, kiszonki z kukurydzy, jak to nas wyniosło finansowo. No wygląda to biednie. Prawdopodobnie główną przyczyną, że ta kukurydza jest taka, jaka jest, dwoma przyczynami, bo nie jestem do końca zadowolony z siewu. Siew był wykonywany na usługach, bo zobaczcie, są place, to nie jest wydziobane, tylko tu po prostu nie siał siewnik, a są miejsca, gdzie jest praktycznie roślina przy roślinie posiana. Tak więc on czasami nie siał, a czasami srał tymi ziarnami. A drugą przyczyną, że to wygląda jak wygląda, bo ona nawozu dostała, tutaj był jeszcze obornik przed tą kukurydzą, jest fakt, że nasz sprzęt do uprawy jest jaki jest. Nie jest to najlepszej jakości wszystko robione na takiej głębokości, jak być powinno. Z tamtej strony znowu poprzeczniak był twardy, to też nie zostało dobrze uprawiane. No ogólnie chodzi mi o to, że uprawa jest zrobiona do dupy i ta kukurydza nie miała odpowiednich warunków. Tutaj próbuję się przebić, bo tato tnie tą kukurydzę od drugiej strony pola i mówił mi, że tu już mu niedużo zostało. Tego zobaczymy. No jest różnica między tą sąsiadującą kukurydzą, a tą naszą. O, widzicie, jaki rządek. Aczkolwiek i tak coś zbierzemy. O, faktycznie tutaj już jest. Aczkolwiek i tak coś zbierzemy, bo ona wcześniej naprawdę wyglądała tragicznie. Ale dostała deszczu w czerwcu, w lipcu i to ją zdecydowanie uratowało, bo gdyby była susza taka jak w tamtym roku, to nic byśmy nie mieli tej kukurydzy. No ale tutaj wysokością już nie ma co narzekać. Odmiana Sunaro, zdarzają się, że są dwie kolby na roślinie, zdarzają się trzy kolby na roślinie. Natomiast w kukurydzy Piast, odmiana Piast, każda roślina ma po trzy kolby, z tego co patrzyłem. I Piast chyba bardziej mi się podoba. I z tym Piastem też była przygoda, bo odsialiśmy go 2 tygodnie później, czyli nie w terminach, bo chyba to już było troszeczkę spóźnione, albo tak na styk, końcówka terminu siewu, optymalnego terminu siewu. A Piast był wysiewany jeszcze 2 tygodnie później, bo on był siany po naszej trawie. I ten Piast tak przez dłuższy czas stał taki, ja wiem, metr 20. I nie rósł. Miał nawóz sypnięty oczywiście i stało to w miejscu, więc ja tutaj troszeczkę byłem obsrany, że nic z tamtego 1,5 hektara nie zbierzemy praktycznie. Ale koniec końców dostała deszczu i chyba właśnie ten nawóz wtedy zaczął działać i momentalnie strzeliła do góry, także ona teraz wygląda, stwierdziłbym nawet, że lepiej niż ta tutaj, co widzimy. Dobra, to ja się biorę tutaj, chociaż ten jeden rządek spróbuję wyciąć, żeby odciąć i chyba pozabieram to, co już jest tutaj nakoszone, albo nie wiem, albo będę kosił cioło od tamtej strony po prostu też na 3 rządki, bo tniemy na 3 rządki tak, żeby tutaj właśnie ciągnikiem z sieczkarnią można było przejechać. Taka sama sytuacja nas czeka jeszcze na tym drugim polu, żeby odciąć się od buraków naszych. Tak więc podejrzewam, że ta tutaj kukurydza to już może być na kiszonkę. Albo jeszcze chwila, a jeszcze mięciutka jest. Ogólnie cała roślina, jeżeli chodzi o to, kiedy nadaje się na kiszonkę, to powinna mieć między 30 a 35% suchej masy.
A dokładnie patrząc, kolba powinna mieć chyba coś koło 50% suchej masy, a części zielone, czyli łodyga, 20-22%, z tego co pamiętam. Kurde. Tutaj jak wzdłuż przetnie się ziarko, mam nadzieję, że mi się to uda. Nie wiem, czy widać, możliwe, że nie. To tutaj widać taką jasną, bladą kreseczkę i ona powinna być mniej więcej w 1/3 wysokości od dołu ziarna. Wtedy mniej więcej można ciąć, ewentualnie właśnie jak ściśnicie ziarno. To nie powinna wylecieć woda, nie powinno być twarde, że nie da rady tego zgnieść, tylko powinna wysunąć się taka masa. Tak mi się przynajmniej gdzieś przeczytało, albo od kogoś usłyszało, że tak na palucha też można sprawdzić. Tak więc według mnie jeszcze z tydzień czasu i można będzie ciąć. Nie no, naprawdę, nie ma co narzekać. Gdybyście ją widzieli w porównaniu do innych kukurydz jeszcze jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu, gdzie inne już miały po 2-3 metry, a nasza była taka na 1,50 m może. Dlatego się w miarę cieszę z tego, że odbiła. Dobra. Tu na polu tyle mojego pierdzielenia. Najwyżej jeszcze coś nagram. Jak będę... To już kamerę wrzucę. Najwyżej coś nagram, jak będę siekał na podwórku tą kukurydzę. Także do później. Dobra, jest kukurydza naładowana. Tutaj spiąłem pasem, bo akurat rzucałem w tą stronę, bo mi będzie wygodniej ściągać, a jak będę jechał, to mi znowu te liście będzie wiatr wiał, żebym, kurczę, tego nie pogubił. To tak, spiąłem i lecimy ciachać. No i dobra, postanowiłem, że nagram jeszcze tutaj tą odmianę tego piasta i jakie są różnice między tymi dwoma odmianami, tamtą Sunaro, na której byliśmy przed chwilą. Ta już widać, że od dołu zaczyna się robić taka bardziej żółta, bardziej zdrewniała. Liście zaczynają się pomału zwijać, więc ona tutaj ma trochę sucho. Kolby są zdecydowanie tutaj mniejsze niż w Sunaro, aczkolwiek tutaj zdarza się więcej roślin z trzema kolbami, aniżeli w tamtej odmianie. Z tego co przynajmniej zauważyłem. Tutaj podobna sytuacja co tam. Miejscami jest taka rzedzizna. Trochę źle posiane. To znaczy źle posiane. Możliwe, że źle uprawione i siewnik nie chciał za bardzo siać w taką twardą ziemię. Ta odmiana jest zdecydowanie wyższa. Miejscami ma ze 3,5, może nawet i 4 metry. Jest naprawdę wysoka. Takiej kukurydzy, szczerze powiedziawszy, jeszcze nigdy nie mieliśmy. No i jestem jak najbardziej zadowolony z tej kukurydzy. Pomijając fakt, jak ona wyglądała jakiś czas temu, gdzie inne kukurydze u innych rolników miały już naprawdę po 2,5-3 metry, a nasza stała taki wypierd, do pasa może sięgała. Nie chciałem nawet na to patrzeć. No i był strach, że jak nie popada, będzie susza, no to praktycznie zostaniemy z niczym, z taką kukurydzą po kolana. Nie będzie co ciąć, ale trochę popadało. Później azot, który wysialiśmy tutaj pod korzeń, zaczął działać. No i to już z dnia na dzień można było zaobserwować, że są zmiany. Naprawdę fajnie strzeliła do góry. Także jak najbardziej w tym roku z kukurydzy jesteśmy zadowoleni. Nie ma na co narzekać. Będziemy ciachać na kiszonkę 3 hektary. Więc tyle kiszonki też jeszcze nigdy nie mieliśmy. Mam nadzieję, że taki zapas spokojnie wystarczy. No i co? No i tyle. Chyba. A jeżeli chodzi o te właśnie, o obsadę, koszty, jakie nawozy były, to wszystko
opowiem w osobnym filmie, jak już będziemy robić tą kiszonkę z kukurydzy. To wtedy właśnie wszystko podsumujemy sobie. Dobra, to jadymy ciachać tą kukurydzę dla bydła. Z córek. Patrzcie, jakie eleganckie obroże mają. Co nie? Dobra, do wozu, koleżanko. Jedziemy. No, miałem nagrać i nie nagrałem. Akurat tato z pola na chwilę zjechał. Pomógł mi tutaj szybko, tak więc szybka akcja była. I kukurydza ściachana. No, technologia minionej epoki jeszcze. Ale u nas na gospodarstwie tylko takie sprzęty. I skubańce posmakowały zielonego. I już siano kiszonka im tak nie smakuje. Siano kiszonki właśnie teraz przez to idzie trochę mniej. Bo przedtem podawałem im dwa razy tyle, teraz nadrabiają kukurydzą. Potem tylko trochę siano kiszony. I im wystarcza. No i żyje kulega. Tylko nie rośnie. To będzie najstarszy cielak. Albo najmniejszy byk podczas sprzedaży, o ile ktoś go będzie chciał kupić. Plany takie, że najpierw rzepak, no i za te 2 tygodnie będziemy się brać za tą naszą kukurydzę na kiszonkę. Nie wiem, czy coś nagram z tej akcji, bo to trochę ludu przy tym będzie pracować. A ja jeszcze nie mam takiego nawyku, żeby przy obcych wyciągać kamerkę i coś tam gadać. Nawet przy ojcu się trochę wstydzę swobodnie rozmawiać. Jak nagrywamy coś we dwóch, to zazwyczaj są to nagrania takie dosyć luźne z tego, jak tam właśnie pracujemy, między sobą gadamy, a nie żebym ja coś jeszcze do kamery gadał. Bo się po prostu trochę głupio wtedy czuję. Ale może z czasem przejdzie. Dlatego nie wiem, czy będziemy nagrywać coś z kukurydzy. Dobra. To tyle. Widzimy się w następnym filmie. Na razie. Siemano. Mamy... Klakson się odpalił. No jeszcze 10 minut. No, mamy sobotę. I postanowiłem, że dogram wam to cięcie kukurydzy. Kukurydzy sobie nawiozłem. Powinno starczyć na 2 razy, czyli jeszcze na jutro rano, na popołudnie najwyżej się przejadę i natnę jeszcze. Przed chwilą burza przeszła, ale jest jakoś tak dziwnie parno jeszcze, tak więc coś może się jeszcze poprawić. W sumie niech teraz pada trochę, tej wilgoci się trochę uzupełni, bo przez 2 tygodnie było sucho i dosyć grzało. Wczoraj było ponad 32 stopnie. Tak więc coś dzisiaj jeszcze może popadać. To dobrze, to nasza trawa przynajmniej trochę urośnie. Byłem na nią zobaczyć i trochę lebioda w niej wali, ale nie będę jej pryskał. Zobaczymy, co urośnie. No. To lecimy z tematem. Będę sobie sypał do koszyka, z koszyka do tego wózka. Z tego względu, że nie chce mi się z każdym koszykiem biegać do bory w tej z powrotem. Tylko tu na miejscu sobie nasypię i wywalę już wszystko w oborze, całość, i potem tylko szuflą do żłobów nasypię i gitara. Działamy. Kurde, deszcz popadał, zaraz cały mokry będę.
Trochę do dupy samemu we dwóch, to raz, dwa i ściachane jest. A tak to trzeba się trochę nałazić, nakombinować. No i kolby już się takie robią, że sieczkarnia czasami nie daje rady i się zacina, zapycha. Trzeba tak to pilnować, rozstawiać, żeby kolba na kolbie nie leżała, nie było zbyt grubo tego. No i przede wszystkim uważać, żeby tam paluchów nie wepchać. Ja sobie tutaj siekam i uważam, że film już jest teraz kompletny, także trzymajcie się i do następnego, na razie.